Jednorożec nie, chyba flaming. Flaming jest super. Flaminga? Pompon jednorożca. Flaminga? Flaminga? A może być taki dwugłowy monster, że jeden ma flaminga głowę, a drugi jednorożca? A, ja w ogóle jak jestem na wakacjach, to się nie kąpię w morzu ani w basenie, ja byłam wszędzie tak naprawdę i nigdy z tego nie korzystam. Nie lubię, lubię patrzeć na wodę, więc, ale telefonu też nie chcę. To to i to. Nie mieć telefonu. Nie mieć telefonu. Wolałabym nie mieć telefonu. Nie kąpać się. Chyba nie mieć telefonu tak naprawdę, bo wtedy bardziej spędzam czas ze znajomymi, nie koncentruję się na telefonie, więc nie mieć telefonu. Wolałabym nie mieć telefonu, na wakacjach nie jest potrzebny. O Jezu, wiadomo, że nie mieć telefonu. Na wakacjach wolałabym nie mieć telefonu. No chyba się nie kąpać w basenie i w morzu. Zdecydowanie wolałbym nie mieć telefonu, ponieważ takie odrzucenie tego całego świata w szkiełku jest czasami każdemu potrzebne. Na wsi, na wsi, bo jestem wieśniareczka. W mieście. Na wsi. Najlepsze wakacje na wsi w Monte Carlo i Saint-Tropez. W mieście. Wakacje w mieście. Na wsi. Na wsi. Zdecydowanie wakacje na wsi. Wakacje na wsi. Zdecydowanie wakacje na wsi, bo ja mieszkam od urodzenia w mieście, co prawda nie w dużym, ale od wielu lat mieszkam w dużych metropoliach, więc wolę zdecydowanie wakacje na wsi. Oj, to chyba pół na pół. Chciałabym i pełne, i smashing, plażing. Smashing, plażing. Pełne zwiedzanie okolicy. Zwiedzanie okolicy. Opalanie się w hotelu przy basenie. Pełne zwiedzanie okolicy. Smashing, plażing. Pół na pół. Nie mogę wybrać jednego. Smashing, plażing, Rio de Janeiro. To jest Rio. Smashing, plażing. Smashing, plażing. Ja raczej nie lubię zwiedzać, chodzić, bo się od razu męczę, tak jak w centrach handlowych chodzę i po prostu to światło mnie zżera, jestem zmęczony od razu, więc zdecydowanie wybieram tutaj smashing, plażing. Trochę czasem mam ich dosyć, więc chyba na Hawajach. Po co mi oni? Jeden tydzień na Hawajach, zdecydowanie. Na Mazurach. Wolałabym tydzień na Hawajach. Czy na Hawajach, bo na pewno by kogoś poznał. Z przyjaciółmi. Ja bym nigdy w życiu, nigdzie nie pojechała sama, zawsze z ludźmi. Mimo wszystko, albo nie no, Hawaje fajne, ale jednak z przyjaciółmi. Sama na Hawajach. Tydzień z przyjaciółmi na Mazurach. Spędzić tydzień z przyjaciółmi na Mazurach. No to w ogóle bez dwóch zdań, tydzień z przyjaciółmi na Mazurach, bo Hawaje, no oczywiście piękne miejsce, ale chodzi o to, żeby dobrze się czuć w towarzystwie, a na Hawajach tego towarzystwa bym nie miał.